Czy masz świadomość? To zjawisko zdarzające się w Polsce chyba od dawna, jednak moim zdaniem od kilku lat występuje ono po prostu na większą niż wcześniej skalę. Budownictwo postępuje, z każdym rokiem buduje się w Polsce coraz więcej, bo zapotrzebowanie na nowe mieszkania wciąż wzrasta. To właśnie dlatego patodeweloperki siłą rzeczy również powstaje w naszym kraju więcej niż wcześniej. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment wywiadu z panem Piotrem Orzeszkiem, architektem, właścicielem zarządzającym biura architektonicznego Stwórz, który jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Dzień dobry Panie Piotrze. Witam serdecznie. Panie Piotrze, co to jest patodeweloperka? No cóż, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak zadane pytanie. W takim pojęciu potocznym, no to jest coś dziwnego, coś nietypowego, coś złego. Natomiast no, obawiam się, że nie ma jednoznacznej definicji, ponieważ dla kogoś będzie to brzydki budynek, dla kogoś o zbyt małej ilości zieleni, dla kogoś zbyt niskie pomieszczenia w świetle, a jeszcze dla kogoś budynek w bardzo złej lokalizacji albo w złym sąsiedztwie. Obawiam się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. A może podać pan jakieś przykłady z życia, ze swoich doświadczeń zawodowych? To oczywiście znam bardzo dużo budynków i znam też konkursy, które są ochoczo w Polsce organizowane na budynki dziwne, nazywane popularnie patodeweloperkami. No i te budynki zgłaszane do konkursu, nie utożsamiam się ze wszystkimi zgłoszeniami. Owszem, potwierdzam, niektóre budynki bywają dziwne. Natomiast nie chcę, żeby to było w ten sposób, że to ja, mówiąc o jakimś budynku, jakby automatycznie zaliczam go do patodeweloperki. Ja osobiście jakby powtarzam tylko opinie osób. No więc zdarzały się budynki po prostu brzydkie, zdarzały się budynki z niedużymi odległościami od ścian sąsiadów, zdarzały się budynki z bardzo małymi balkonami albo po prostu z bardzo nieciekawym widokiem. Więc jakby tutaj no, możliwości jest wiele, ale ostatnio w swojej prywatnej praktyce projektowej spotkałem się w centrum Krakowa z kamienicą, która nie ma podłączenia do kanalizacji opadowej, czyli deszcz, który pada, musi być wpuszczany do ziemi. No i tu można zadać pytanie przewrotne, czy to nie jest patodeweloperka? Oczywiście nie ze strony właściciela kamienicy, ze strony miasta, które nie zapewnia podstawowych mediów w centrum miasta dużego. No jakby tutaj, jakby trochę przewrotnie może, ale no kurczę, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przykładów można mnożyć długo i wiele. Miałem okazję kilka lat temu brać udział w zajęciach na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej pod hasłem Zarządzanie miastem i polityka miejska. I tam miałem przyjemność posłuchać profesora Jeremiego Królikowskiego. Ja teraz go zacytuję i będę pana prosił o komentarz. Nie istnieje żadna hierarchia wartości oprócz wartości pieniądza. Wartości przestrzenne nie są wpisane w ustawy. A czego nie ma w ustawie, to nie istnieje. Potrzebujemy uwrażliwiać społeczeństwo na wartości przestrzenne. Wolny rynek zdewastował przestrzeń. Proszę o komentarz do tych słów profesora Królikowskiego. Znaczy przede wszystkim nie wiem, czy mnie, architektowi z Krakowa, można komentować słowa profesora, to przede wszystkim. Natomiast jeżeli można, no to powiem tak, z wieloma jakby zdaniami tam zawartymi zgadzam się. Właściwie z wielu zdań czy z wielu prawd wygłoszonych w tej wypowiedzi powinniśmy byli sobie zdawać sprawę już dawno, kiedy zagłosowaliśmy wszyscy za tym, że chcemy kapitalizmu, a nie socjalizmu, no bo tak w którymś momencie się stało. No i można byłoby trochę przewrotnie powiedzieć, że ta droga przez kapitalizm to droga głównie pieniądza. No tak jest wszędzie na świecie. Pieniądz rządzi. Czy straciliśmy wiele wartości przestrzennych? Tak, myślę, że straciliśmy. Czy jesteśmy na złej drodze? W wielu miejscach myślę, że tak, jesteśmy na złej drodze.
Z drugiej strony ludzie, którzy kupują mieszkania, często mają coraz wyższy poziom świadomości przez wykształcenie, przez podróże, przez to, że oglądają różne zdjęcia, przez to, że mamy internet, który daje nam otwartość na cały świat, i sami ludzie jakby przez swoją świadomość coraz mniej godzą się na pewne złe rozwiązania. Natomiast generalnie tak, pieniądz rządzi światem, pieniądz wpłynął w wielu miejscach w Polsce na zmianę krajobrazu i nie zawsze to były zmiany korzystne. No właśnie, jak wpłynął ten pieniądz, jakie koszty ponosimy? Jakiś czas temu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w naszym państwie i wyszło z jej wyliczeń, że ponad 84 miliardy złotych wynoszą całkowite roczne koszty chaosu przestrzennego w Polsce. W przeliczeniu na każdego zameldowanego mieszkańca Polski to 2200 zł. No olbrzymia suma. Co pan na to? No z takich, no bo pozornie, jak mówi się o chaosie przestrzennym lub braku porządku, lub braku uporządkowania, lub braku piękna, bo to o takich rzeczach mówimy często, no to jakby kurczę, jaki to ma związek z pieniędzmi? Natomiast no brak porządku, brak przemyślanych, poukładanych budynków czy układów urbanistycznych, bo to mówimy i o skali pojedynczego budynku, i o skali osiedli czy miast, ta jakby rozwijająca się, nie chcę powiedzieć chaotycznie, ale dosyć dynamicznie zabudowa, mówimy o ostatnich 20-30 latach, często w wielu miejscach ta zabudowa i tempo jej wzrostu wyprzedziło zdolności planistyczne poszczególnych miast, osiedli czy województw. To wszystko wpłynęło no przede wszystkim na jakby zaniedbania pewnego rodzaju w zakresie komunikacji. No to wszystko jakby to czujemy wszyscy w dużych miastach, to jest jakby pozornie oczywiste, nie? Ale sprawa mediów, rozprowadzenie mediów w sposób bardziej logiczny i zaplanowany lub bardziej w sposób chaotyczny, w kształcie, jak ja to czasami żartuję, węża porażonego prądem, no to już nie jest ta ekonomia. I tutaj właśnie te wyliczenia być może jakby na tym również bazują, no bo jakby strata czasu w korkach to są takie rzeczy oczywiste. Ale tutaj straty dla nas Polaków są również bardziej, mniej zauważalne, a być może bardziej dotkliwe. My nie musimy chodzić do teatru, nie musimy chodzić na koncerty, nasze dzieci nie muszą czytać, jeżeli nie chcą, ale albo my ich do tego nie namawiamy. Natomiast obcowanie z pięknem lub brakiem piękna, z porządkiem lub z chaosem, a z tym mamy do czynienia w architekturze i w urbanistyce, my mamy ten kontakt niezależnie od tego, czy chcemy i jak wychowujemy dzieci. I teraz albo to piękno, te proporcje, te ładne widoki, to wszystko w naszej głowie gdzieś tam kiełkuje i przekłada się na jakby to, w jaki sposób chcemy żyć i też w jaki sposób trochę jesteśmy w stosunku do innych. Albo to się nie przekłada. Idąc jeszcze dalej, to zakomponowanie to również oprócz tej ekonomii i tego piękna, nie wiem, choćby sposób przewietrzania miasta, to też jest dziedzina wiedzy, część pracy, część wiedzy jakby architektów, bardziej urbanistów, o której kompletnie myślę, że nikt nie zdaje sobie sprawy, no bo o tym, że parki i zieleń jest lub nie ma ich, albo o tym, że są korki lub nie ma, to wszystko wiemy i czujemy. Także chciałem tylko tak zasygnalizować, odkryć taki czubek góry lodowej, że faktycznie te wyliczenia, nie znam ich jakby sposobu ich prowadzenia, ale faktycznie te straty dla nas jako górnolotnie mówiąc narodu mogą być faktycznie bardzo duże i naprawdę wielopłaszczyznowe, o wiele większe niż sobie z tego zdajemy sprawę. No właśnie, powiedział pan o napowietrzaniu miast. Ja pamiętam jak 23 lata temu w Łodzi organizowaliśmy takie akcje edukacyjne, pikiety, happeningi. Mówiliśmy o tym, żeby nie zabudowywać klinów napowietrzających miasto. Pamiętam, że to był czas w całej Polsce budowania, gdzie się da, hipermarketów i supermarketów, i te kliny po prostu, gdzie się da, zostały zabudowane. Dzisiaj
mamy wyzwanie chociażby ze smogiem. No i ale wtedy, kiedy mówiliśmy o tym, że to będzie miało bardzo destrukcyjny wpływ na miasto, na jakość życia, to zabudowanie klinów, no to po prostu nikt nas nie chciał słuchać. Jeżeli miałbym to komentować, no to tak, każde miasto ma swoją specyfikę, typowe wiatry, ukształtowanie terenu. Myślę, że akurat ja osobiście myślę, że jakby budynek niski typu hipermarket oczywiście ma wpływ, ale to nie to samo co blok, czy duży budynek, czy ciąg budynków wzdłuż ulicy. No jakby tu robi się specjalistyczne badania i analizy, nie mówię o tunelach aerodynamicznych, ale to nie jest takie proste, więc jakby no co do zasady tak, jest taka dziedzina wiedzy, ma znaczenie i jest to jeden z parametrów, nazwijmy to, dobrego życia w mieście. Natomiast no jakby to powiedzieć, no może to teraz tak niemodnie wracać do radzieckiego naukowca Masłowa, ale on opracował hierarchię potrzeb człowieka, no i potrzeby piękna, proporcji, przynależności są potrzebami wyższego rzędu, które jakby na które jest zapotrzebowanie dopiero po spełnieniu tych potrzeb podstawowych. No i mam wrażenie trochę, że u nas w tej, no nie chcę powiedzieć raczkującej czy rozpoczynającej się drodze rozwoju miast, no bo ona się już zaczęła, ale trochę te problemy, o których teraz mówimy, są takimi właśnie końcowymi w tej hierarchii potrzeb, że jakby podstawowe potrzeby są gdzie indziej. To przewietrzanie jest takim hasłem, że gdyby pan zapytał na ulicy 100 osób, no to może dwie będą wiedziały albo powiedzą tak, tak, no wiatr, nie? Więc jakby myślę, że tutaj kwestia dużej edukacji pana, naszej, mojej, Izby Architektów, nie wiem, SARP-u, Towarzystwa Urbanistycznego, no kurczę, ta architektura naprawdę jest wszędzie wokół nas. Zresztą jak gdzieś jedziemy na wakacje, to głównie ją oglądamy oprócz plaży. A kurczę, tak trochę jest zaniedbana chyba, a jest to jednak razem z budownictwem wielkie koło zamachowe dla całej gospodarki, nie mówiąc o tych wartościach wyższych, o których tutaj dzisiaj rozmawiamy. No właśnie, to być może to, w jakim stanie jesteśmy, jeśli chodzi o przestrzeń, dbanie o nią, chaos przestrzenny, o którym wspomina Najwyższa Izba Kontroli, być może to wszystko wynika z faktu, do kogo należą dzisiaj nasze miasta. Gdyby pan miał odpowiedzieć, to jakby pan odpowiedział grupom mieszkańców, którzy często podnoszą, raczej dają odpowiedź na takie pytanie, że ono należy do dużego biznesu deweloperskiego. Myślę, że, znaczy tak, oczywistą odpowiedzią, którą powinienem powiedzieć, to to, że miasto należy do jego mieszkańców, prawda? No ewentualnie tak. Powinienem odpowiedzieć, że w demokracji miasto należy do przedstawicieli narodu, którzy w demokratycznych wyborach wybierają tych przedstawicieli. I to już jest bliższe prawdy, no bo każdy z nas wybiera na przykład prezydenta miasta, który w jakiś sposób odpowiada, czy to moralnie, czy to w czasie kolejnych wyborów ze swoich dokonań jakby przed wyborcami. Natomiast jakby widzę, czy wyczuwam w tym pytaniu takie pytanie odnoszące się do tego, czy ono należy, to miasto, również do deweloperów i do tego wielkiego kapitału. Myślę, że to jeszcze nie jest taki etap, jaki jest w wielu krajach zachodnich, gdzie faktycznie z jednej strony jest o wiele większa ta władza tego kapitału, a z drugiej strony są większe mechanizmy kontroli. Myślę, że to tak wcale nie jest, że miasto należy do deweloperów. Absolutnie, to są po prostu firmy i ludzie, którzy mając bardzo dużo ograniczeń i bardzo dużo problemów, jakby idą tą trudną drogą. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że deweloper ma również bardzo dużo jakby ryzyk, z którymi się spotyka na co dzień, i bardzo dużo różnych utrudnień. Myślę, że to po prostu trochę jest tak, że gdzieś pojawia się jakaś kontrowersyjna inwestycja lub zła, żeby to było jakby wprost powiedziane, bardzo wątpliwa, o może w ten sposób, to jest takie najbezpieczniejsze. I z tego powodu pojawiają się hasła, a deweloperzy rządzą miastem, miasto nie należy do ludzi, należy do tego dewelopera, czy w ogóle do wielkiego kapitału. Ale tak naprawdę to jest jedna inwestycja dotycząca 5%, nie wiem, długości danej ulicy, czy mniejszej nawet wielkości, a pozostałe ulice, miasta, przestrzenie publiczne jednak należą do tych ludzi. Także tutaj nie widzę jakiegoś zagrożenia. Nie wiem, bardziej mi się wydaje, że to poszczególne punkty powodują to, że zaczynamy myśleć o całym mieście jako nienależącym do nas, a chyba tak naprawdę, choćby pana działalność o tym świadczy, miasta jednak do nas należą.
No właśnie, tutaj w tym kontekście można by zacytować urbanistę Sławomira Gzela, który pisał w wykładach o współczesnej urbanistyce. Cytuję: w rezultacie kontrola nad inwestycjami i lokalizacjami przechodziła z rąk władzy miejskiej w ręce banków i deweloperów. Tutaj autor opisuje ten proces, który następował przez ostatnie 20-30 lat. I no właśnie, rozumiem, że ten proces dla pana on nie jest aż tak wyraźny i tak zero-jedynkowy jak dla autora wykładów o współczesnej urbanistyce. No, znowu powtórzę to, co przed chwilą. Nie wiem, czy mnie jest, czy jestem godny komentować słowa urbanisty i wykładowcy. Więc jeżeli myślę, pan że tak, myślę, że tak. Jeżeli pan mówi, na że tym polega dyskusja, żebyśmy rozmawiali będąc w różnych rolach i na różnych stanowiskach i z różną wiedzą. Już mówię. No więc tak, odpowiadając wobec tego, ośmielony pana słowami, odpowiadam. I mówię na podstawie mojej wieloletniej, chyba już 28-letniej praktyki. Całe życie zajmuję się tylko architekturą i tylko projektuję lub realizuję jakieś tam inwestycje. I powiem w ten sposób. No, nigdy nie spotkałem się z tym, żeby bank miał jakikolwiek wpływ na wygląd inwestycji deweloperskiej. Inwestorzy, deweloperzy przychodzą do banku w momencie najczęściej, kiedy mają pozwolenie na budowę, najlepiej z wkładem własnym i skupioną działką, wtedy mogą liczyć na kredyt. W innych czasach, kiedy było wyjątkowo, wyjątkowo dobrze, mogli przyjść tylko z działką i tylko z pozwoleniem na budowę, bez wkładu własnego, a w jakichś jeszcze bardziej zamierzchłych czasach, jeszcze lepszych, chyba pamiętam, że było tak, że banki mogły współuczestniczyć w zakupie, jakby kredytem, w zakupie nieruchomości. Deweloper w oparciu o kredytowaną inwestycję wykazywał się prawem do dysponowania terenu i uzyskiwał pozwolenie na budowę, płacił bankowi odsetki, następnie występował, czy powiększał kredyt, czy dostawał go od razu na realizację inwestycji. Natomiast w żadnym z tych przypadków, w żadnym konkretnym, nigdy nie pamiętam, żeby bank miał jakikolwiek wpływ na inwestycje. Oczywiście bank chce, żeby mieszkania były sprzedawalne, więc woli mieszkania na przykład 50-metrowe, a nie 200-metrowe, które są niszowe, ale żeby on, czyli bank, wpływał na urbanistykę, na wygląd, na wysokość, absolutnie zaprzeczam. Przecież to Wydział Architektury wydaje warunki zabudowy lub mamy do czynienia z planem miejscowym, który podlega w ogóle jeszcze bardziej obszernej procedurze sporządzania, więc jakby tam nie ma żadnych możliwości wpływu czy nacisku. Jest plan miejscowy i w oparciu o niego wykonuje się zgodnie z tym planem projekt, który uzyskuje pozwolenie na budowę. Jeżeli natomiast jest WZ-ka, to uprawniony urbanista, który w przypadku Krakowa to jest zawsze pracownik Wydziału Architektury, w przypadku innych miast zdarza się, że jest to ktoś, kto ma takie zlecenie z Wydziału Architektury, spoza Wydziału Architektury, ale jest to zaufany urbanista, który sporządza decyzję o warunkach zabudowy. Można różne rzeczy mówić o tych warunkach zabudowy, że są dobre, złe, takie, siakie, owakie, ale generalnie jakby to tylko na tym etapie teoretycznie bank mógłby mieć jakiś wpływ na tą konkretną osobę. Natomiast no ja w swojej 28-letniej historii pracy nie spotkałem się z takim naciskiem. Bank zajmuje się pożyczaniem pieniędzy i kropka. I jakby nie spotkałem się z tym, żeby były jakieś naciski ze strony banku na wygląd czy na intensywność zabudowy architektonicznej. No właśnie, tak jak pan opowiadał, ja pamiętam, bo to utkwiło mi, miałem rok te studia na SGH-u i do dzisiaj pamiętam, jak jeden właśnie z wykładowców, właśnie nie pamiętam, czy on był architektem, czy urbanistą, opowiadał o tym, jak dostawał telefony z pogróżkami w środku nocy, że jeżeli nie zmieni czegoś w planie miejscowym, raczej nie, on nie mógł zmienić tego w planie miejscowym, ale jeżeli coś nie zostanie zmienione w planie miejscowym, to może to się źle skończyć dla niego. I powiem, że to na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie, że w ten sposób też się próbuje wpływać na lokalizację takich czy innych inwestycji w miastach.
To dotyczyło Warszawy. Rozumiem, że to już pan odpowiedział, że właściwie pan się z takimi naciskami ze strony... Znaczy z takimi na pewno, ale też nawet z znacznie mniejszymi. Inwestorom zależy na tym, żeby uzyskać, jeżeli na przykład to jest w oparciu o plan miejscowy, przepraszam, o WZ-kę. Oczywiście zależy im na tym, żeby uzyskać jak najwięcej tej powierzchni, prawda? Tak. Jakby, no działki są ekstremalnie drogie, przynajmniej w Krakowie, no w Warszawie również, w wielu miastach, w Polsce teraz też. Więc jakby, no to jest oczywiste, że ktoś kupując działkę woli wybudować na tej działce 4000 metrów niż 3500. Natomiast bardzo często oprócz jakby, znaczy bardzo, zawsze oprócz próśb, propozycji, przekonywań, nie ma inwestor żadnego innego przełożenia na biuro architektoniczne, na wydział architektury. No, wydaje mi się, w żadnym mieście nie znam takich przypadków o takich naciskach, o jakich pan mówił. Mnie one na szczęście nigdy nie spotkały. Wie pan, nie mogę zaprzeczyć, że to nigdzie nigdy się nie stało. Może faktycznie, natomiast no ja na szczęście jakby nie miałem z tym do czynienia. Może dobrze, no bo jakby praca architekta powinna być pracą miłą i spokojną, a nie nerwową, ale również nie słyszałem wśród kolegów takich rzeczy, a jakby często te procedury administracyjne, które przechodzimy, czy odwołania stron postępowań, no zdarzają się uciążliwe i nerwowe, więc jakby atmosfera czasami sprzyja zdenerwowaniu i pogróżkom, natomiast no ja nigdy się z tym nie spotkałem. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Jasne, to wróćmy do tych WZ-ek, które pan wywołał. Po pierwsze bym prosił pana, żeby pan wyjaśnił ten termin, o co chodzi, tak żeby zwykły słuchacz zrozumiał. A po drugie zacytuję znowu z kolei dwie wypowiedzi związane z WZ-kami. Pierwsza profesora Marka Bryksa. W 2003 roku wpisaliśmy w ustawę możliwość wydawania pozwolenia na budowę na podstawie WZ-ek. Myśleliśmy, że będzie wydawanych w ten sposób 2% pozwoleń, a jest dziś wydawanych 70%. A druga wypowiedź, pani urzędnik z Warszawy na jednej z konferencji, na której gościłem. Cytuję, nasze nieszczęście narodowe to decyzje warunków zabudowy. Proszę powiedzieć, o co chodzi z tymi WZ-kami i odnieść się do tych wypowiedzi. No to tak, już nie będę mówił, że mnie nie wypada komentować słów profesora. Przejdę do wyjaśnienia. WZ-ka, czyli skrót od litery W i Z, czyli decyzja o warunkach zabudowy, to jest taka decyzja administracyjna, którą wydaje Wydział Architektury wtedy, kiedy nie ma planu miejscowego i ta decyzja jakby opisuje na kilku stronach, co wolno na danej działce wybudować i jakiej wielkości ta inwestycja może być. To znaczy na przykład, że będzie miała 6 pięter, albo 9, albo jedno piętro, że będzie to pawilon handlowy, albo że będzie to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, albo że będzie to plomba w ulicy. Jakby ta decyzja opisuje te parametry, które powinny spełniać projektowany, być może w przyszłości budynek. Mówię projektowany być może, dlatego że o warunki zabudowy może wystąpić każdy, niekoniecznie na swoją działkę. Ta decyzja nie rodzi prawa do terenu, ona tylko mówi jakby co można. Można również dla danej działki wystąpić o kilka różnych warunków zabudowy, z czego często korzystają też inwestorzy czy deweloperzy, niekoniecznie jakby z własnej woli. Czasami, może tu za dużo w szczegóły wchodzę, czasami tak trzeba było zrobić. Tak może niepotrzebnie zabrnąłem w wątek zbyt specjalistyczny. Więc to jest jakby wyjaśnienie na ten temat WZ-ki. Teraz, jeżeli chodzi o wypowiedź pana profesora dotyczącą jakby planowanych WZ-ek w 2003 roku, ja teraz myślę, patrząc wstecz z perspektywy czasu, już prawie tych 20 lat, że nas, Polskę, troszkę nas nasz rozwój wyprzedził. To znaczy my wszyscy nie spodziewaliśmy się, co przez te 30 lat osiągniemy i jak bardzo nasz kraj się zmieni i jak bardzo się rozwinie. Nie wiem, czy pan się z tym spotkał, ale w latach, nie wiem, 2000-2010, kiedy ktoś z Polaków przyjeżdżał z zagranicy albo ktoś z rodziny, kto nie był w Polsce jakiś czas, to był po prostu zszokowany tym, jaki myśmy straszny postęp zrobili. My tego nie widzimy na co dzień, bo my w tym żyjemy, natomiast no, to z całą pewnością się stało. I myślę, że
ci, którzy wymyślili, jakby ustanowili ten sposób wypełnienia pewnej luki, braku planów, bo Polska w tym okresie miała bardzo mało planów i dalej nie ma ich bardzo dużo, wymyślili jakby metodę na ustanowienie parametrów dla zabudowy poprzez to wydawanie warunków zabudowy tam, gdzie planu nie ma. I może myśleli wtedy, jakby usprawiedliwiam, że to będzie faktycznie marginalny odsetek, natomiast przez to odsetek inwestycji czy odsetek decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast przez to, że tych planów tak bardzo mieliśmy niewiele, no to jeżeli w danym mieście plan obejmuje 5% powierzchni, a buduje się inwestycji załóżmy 100, żeby było łatwo liczyć, no to prawdopodobieństwo, matematyka, rachunek prawdopodobieństwa wskazuje na to, że 95% tych decyzji będzie wydawanych w oparciu o warunki zabudowy właśnie, a nie o plan. Więc jakby tutaj no trochę nas może życie przegoniło, nikt nie spodziewał się, że tak to będzie. Czy one są dobre te warunki, czy nie? No, nie można powiedzieć jednoznacznie, żeby były złe, bo one umożliwiają zabudowę. W końcu kraj powinien się rozwijać. Właściciele nieruchomości powinni mieć możliwość inwestowania, rozbudowywania, budowania. Brak z tego powodu, że miasto, gmina nie wykonała planu miejscowego, nie powinno to oznaczać zakazu zabudowy na danej działce, tym bardziej, jeżeli na przykład ona leży, nie wiem, w niedużym miasteczku przy rynku. No to abstrakcja, żeby tam dalej straszyła dziura pomiędzy kamienicami. Fajnie byłoby zabudować tą dziurę. No, no zgadzam się. Ale nie ma planu, no to co tak, zrobić? Tak, ale panie Piotrze, ale w takim razie dlaczego nie ma tych planów? Procedura sporządzania planu, znaczy odpowiedź jednoznaczna jest, nie chcę powiedzieć nie wiem, ale trochę tak jest, dlatego że nawet w tak dużym mieście jak Kraków tych planów jest coraz więcej, jest absolutnie ich bardzo dużo, ale dalej nie jest pokryty Kraków w 100% planami miejscowymi, a plany miejscowe dają coś, o czym może tak popularnie się nie mówi, a mianowicie pewnego rodzaju przewidywalność. Ja nie mówię o planowanie na lata do przodu, bo oczywiście tak, one dają planowanie na lata, ale proszę popatrzeć na to w ten sposób. Jeżeli odziedzicza pan działkę, która jest w planie ujęta w połowie jako możliwość zabudowy budynkiem wielorodzinnym, a w połowie na planowaną drogę, to pan się z tym godzi od samego początku. I pan wie, że w połowie ta działka będzie przeznaczona na rozbudowywaną drogę w jakimś tam kierunku. Natomiast w momencie, kiedy planów nie ma i pan stara się poprzez WZ-kę o uzyskanie możliwości zabudowy i widzi pan budynki dookoła, no to pan liczy na to, że na tej działce wybuduje pan, załóżmy, 2000 metrów mieszkań, a nie 1000. To jest naturalna potrzeba każdego i nikt nie powie, że tak nie ma. Nawet społecznik, który walczy o park miejski, gdyby to była jego działka, no nie oddałby jej na park, chciałby mieć te 2000. No to jest jakby ludzkie i normalne. Ale teraz w momencie, kiedy pan dowiaduje się z warunków zabudowy, że połowa tej działki to nie będzie 1000 metrów, tylko to będzie ulica, no to jest takie rozgoryczenie, jest taki zgrzytnie, a może odwołanie od tej WZ-ki, a może inna analiza, a może, i tu właśnie pojawia się pytanie, a może gdyby pan miał możliwość skorzystania z pomocy kogoś, nie mówię o nacisku, ale jakiejś pomocy, analizie, no próbowałby pan skorzystać z tej mocy, żeby uzyskać więcej. Więc jakby opowiadam tą teoretyczną historię po to, żeby pokazać, że plan daje wieloletnią do przodu przewidywalność i brak niepotrzebnych rozgoryczeń, stresów, problemów, nacisków. Po prostu wiadomo, do czego przeznaczony jest dany grunt w danym miejscu i kropka. A w przypadku braku planu, no jakby jest to potencjalne miejsce do, nie wiem, nerwowości, zaognienia sytuacji, jakichś potencjalnych, nie wiem, prób nacisków albo potencjalnych, nie wiem, prób podważenia takiej decyzji o warunkach zabudowy. Stąd czasami występują inwestorzy, niekoniecznie inwestorzy deweloperscy, często też osoby prywatne, o drugą, inną WZ-kę albo w innym zakresie, albo inaczej sformułowaną, w przypadku, kiedy pierwszą dostaną złą. No ludzie po prostu kombinują. Z tego powodu plan jest o tyle fajniejszy, że daje jakby ten spokój na do przodu. No tak, ale uniknął pan odpowiedzi jednoznacznej, rozumiem, bo to jest trudna odpowiedź, dlaczego tych planów w Polsce nie ma. No, część mieszkańców na przykład twierdzi, że jak nie ma planów, no to łatwiej po prostu robić co się chce deweloperom. Nie odpowiedziałem niespecjalnie. Jakby szczerze odpowiadam, dlaczego ich nie ma. Nie wiem, musiałbym wejść w budżet, w planowanie danego miasta i zobaczyć,
kiedy były jakie plany zlecane, ile ich zostało zleconych, bo wie pan, jakby ustawa o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym nakłada na gminę czy na miasto bardzo trudną, długą i skomplikowaną drogę uchwalania planu. Tam zawsze, gdzie nazwijmy to czynnik ludzki czy czynnik społeczny może się wypowiadać, tam z założenia jakby ta droga uchwalania jest wydłużona, bo wystarczy, że jednej osobie coś nie spasuje i może podważyć decyzję. Mam przykład takiego planu z jednej z gmin ościennych wokół Krakowa, gdzie jedna osoba w drobnym zakresie swojej działki nie uzyskała to, co miała wstępnie tam od burmistrza czy wójta obiecane, nie jakoś niezgodnie z prawem. Po prostu ktoś zapytał, co tam będzie, on powiedział, załóżmy, że tam będzie zabudowa mieszkaniowa, a w połowie tam komuś zabrał. I jakby przez to, że to zostało niewyjaśnione, ta osoba się bardzo wkurzyła, poczuła się bardzo niedobrze z tym, zasięgnęła opinii, czy wynajęła biuro prawne, które specjalizuje się w takich, jakby w tej tematyce planów i ustawy o zagospodarowaniu i została znaleziona jakaś tam, może nie luka, tylko błąd proceduralny, który spowodował, że plan został uchylony, czyli nie ma planu. Czyli nasze wspólne, publiczne pieniądze zostały wyrzucone, bo zostało coś opracowane, ktoś dostał za to pieniądze, robiło się to 2 albo 3 lata, ileś osób się zajmowało tym planowaniem i tego planu nie ma. Więc jakby odpowiedź na to, dlaczego nie ma dalej wszystkich planów, nie znam tej odpowiedzi, jest bardzo skomplikowana. Może w niektórych miejscach są te plany uchylane, może ktoś nie dopilnował procedury, może nie przystąpiono do sporządzania, bo Rada Miasta nie podjęła takiej uchwały, może ten teren jest zbyt trudny, a może wiążą się jakieś, nie wiem, są na przykład 2 różne pomysły na zagospodarowanie danego terenu. Tutaj jednoznacznie nie odpowiem. Natomiast moim zdaniem faktycznie fajnie, jeżeli są te plany, bo jakby nie ma tej niepotrzebnej nerwowości. Jeżeli mogę, bo nie chcę, żeby moja wypowiedź była zbyt długa, ale zapytał też pan, przytoczył pan taką opinię, że tam, gdzie nie ma planów, deweloper może więcej. I tak, i nie. Znam takie miejsca, gdzie w wyniku WZ-ki faktycznie inwestor dostał więcej niż prawdopodobnie w planie mógłby uzyskać, ale też znam odwrotne przypadki, kiedy plan dał więcej niż wcześniej było w warunkach zabudowy, więc tutaj nie znajduję jednoznacznej odpowiedzi na to. Wszędzie jakby zdarzają się, nie chcę mówić pomyłki, ale no, plany czasami są uchwalane bardzo szybko, czasami nie są tak bardzo korzystne, rozsądne dla ogółu, dla jakby ogółu mieszkańców, jak można byłoby to zrobić, a czasami są bardzo fajne. Wie pan, jakby nigdzie nie ma nigdzie ideału. Nie można powiedzieć z założenia, że WZ-ka jest zła. Ja bym się z tym nie zgodził. Natomiast no, wie pan, jeżeli gdzieś nie ma planu i powstaje nagle jakby ekstremalnie, załóżmy, wysoka zabudowa, no to oczywiste jest to, że w odbiorze społecznym czy publicznym pojawia się przekaz taki, no nie ma planu, to sobie deweloper załatwił. Jakby rozumiem ten mechanizm społeczny, ale czy on faktycznie tak działa? Nie wiem, tu mam spore wątpliwości. A proszę wyjaśnić słuchaczom, czym jest polska polityka architektoniczna i dlaczego od 2009 roku ona nie weszła w życie? Jaka jest pana tutaj intuicja? Tutaj znowu jednoznacznej odpowiedzi nie udzielę. To jest taki dokument, takie jakby to ładnie powiedzieć, taki manifest i Towarzystwa Urbanistów Polskich, i Izby Architektów, i chyba SARP-u, w którym jakby to środowisko architektoniczne, no bo urbaniści to jakby też architekci, tylko bardziej jakby wyspecjalizowani w kierunku planowania miasta, a mniej poszczególnych obiektów budowlanych. Także można powiedzieć, że każdy z nas architektów jest po części urbanistą i na pewno każdy urbanista jest architektem. Te środowiska myślę, że mają z założenia jakby, no bo tym się zajmują zawodowo, większą świadomość tego postępującego, może nie chcę powiedzieć chaosu, czy pewnej degradacji przestrzeni, czy jakby, nie wiem, umniejszania pozytywnych wartości, a pojawiania się coraz częściej złych wartości, czy złych przykładów architektury. Jakby te środowiska stworzyły taki dokument, który jakby no miał na celu poprawienie jakości w kolejnych latach polskiej przestrzeni. Nie chcę mówić publicznej, w ogóle przestrzeni, bo przestrzeń to nie tylko w mieście, ale również przestrzeń to to, co mamy pomiędzy miastami, na wsiach. Tam również mamy chaos lub brak chaosu, tam mamy piękno lub brak piękna, nie?
No więc to jest taki dokument, który był takim programem, takim planem działania na przyszłość. Dlaczego nie znalazł jakby zakotwiczenia w rzeczywistości? Dlatego z tego co wiem, tam bardzo szeroko był popierany i pochwalony przez wiele środowisk. Natomiast no jakby tutaj nie potrafię powiedzieć, bo dlaczego? Jakby nie działam na tym polu takim publiczno-polityczno, nie chcę powiedzieć, nie wiem, prawie że sejmowym, no bo to mówimy tak naprawdę o uchwalaniu tego typu aktów na poziomie chyba ogólnokrajowym, prawda? To nie jest jakby kwestia jednego miasta. Więc nie wiem, jakby co do założenia, tak, na pewno mamy jakby postępującą degradację i tak, na pewno mamy bardzo słabo wyedukowane społeczeństwo, pana słuchacze tej audycji, tej strony, jakby z założenia są zainteresowani światem, miastem, interesują ich nowe, nieznane im rzeczy lub pogłębiają wiedzę na tematy, na które już coś wiedzą. Natomiast generalnie przeciętna społeczeństwa, jakby jak pan zapyta, tak jak wspomniałem na ulicy, przestrzeń publiczna, proporcje, piękno, nie, jakaś harmonia kolorów, logika kompozycji, o czym mówimy, nie? Przecież benzyna jest po 8 zł, prawda? Tak absurdalnie. Więc jakby wydaje mi się, że tutaj niestety w kwestii no, edukacji mamy oj spore zaległości. No właśnie, ja powiem szczerze, pierwszy raz usłyszałem o polskiej polityce architektonicznej właśnie na studiach na SGH-u do 2017 rok. Bardzo Państwu polecam przyjrzenie się temu dokumentowi. On po prostu naprawdę, gdyby wdrożyć go w życie, zaczęlibyśmy w Polsce, w naszym państwie, na serio dbać o przestrzeń, dbać o to dobro wspólne, i na pewno byłoby mniej chaosu. Ostatnie pytanie, panie Piotrze. Mamy taki przykład z życia związany z Łodzią, gdzie prezydent Łodzi sprzedała deweloperowi budynek szkoły na osiedlu Doły Marysińska. Ten budynek stał na dobrze zaprojektowanym osiedlu z lat 70. Panuje na nim ład przestrzenny, to budynkowi towarzyszyło boisko. No i generalnie inwestor, który go kupił, deweloper, po prostu szkołę wyburzył. Od roku mieszkańcy walczą o tą przestrzeń. Wywalczyli do tej pory to, że WZ-ka przewidywała 11-piętrowe bloki, ale miasto w wyniku tych zmasowanych protestów zdecydowało się tylko na zabudowę czterokondygnacyjną. Natomiast ci mieszkańcy, bo akurat mam z nimi kontakt dość duży, no byli zszokowani tym, w jaki sposób traktuje się dzisiaj ich, w jaki sposób podchodzi się do miejsca, w którym żyją, nie licząc się po prostu z ich opiniami, z tym, co jest zawarte w tym planie tego osiedla. No i pytanie takie, jak, co pan radzi ludziom, którzy chcieliby, czy chcą, czy są zmuszeni do bronić się przed patodeweloperką? To znaczy, tutaj w tym konkretnym przypadku, którego oczywiście nie znam szczegółowo, ale z tego, co pan mówi, no to jakby problem nie widzę w patodeweloperce, bo jakby ona z założenia jeszcze nie powstała, więc nie wiemy, czy to będzie ładny, czy brzydki budynek. To określenie pato bardziej dotyczy jakby samego faktu, że planowany jest budynek na miejscu szkoły. I tutaj jakby... A czy to się wtrącę, a czy pan, no właśnie, bo to mogliśmy, ale dobrze, że to wyszło pod koniec audycji. Czy pan nie uważa, że patodeweloperką jest jeszcze sytuacja nie tylko wyglądów danej nieruchomości, ale też lokalizacji, która no jakby zaburza przestrzeń, zaburza proporcje? Znaczy ja wspomniałem, że lokalizacja też może odpowiadać jakby w takim pojęciu publicznym, społecznym za to określenie pato. Wie pan co, znaczy myślę, że tak.
Tutaj jakby gdybyśmy byli my wszyscy znacznie bardziej wyczuleni i wyedukowani, to myślę ogólnie, nie o tym konkretnym przypadku, tak, tylko ogólnie, że wiele decyzji, które zostało podjętych, nie pojawiłoby się takich, bo po prostu zwykła przyzwoitość lub zwykłe podejście do spraw kompozycyjnych czy takiej logiki budowy nie pozwoliłaby na wydanie pewnych decyzji. Niekoniecznie mówię o decyzji o pozwoleniu na budowę, tylko w ogóle pewnych decyzji, które doprowadzają do powstania takiej, a nie innej zabudowy, która z jakiegokolwiek powodu jest wątpliwa lub zła. Więc wie pan, to tak jak, ale tutaj się, jak to ktoś powiedział ładnie, pojawia gen sprzeciwu u Polaka. No, lubimy indywidualność, prawda? I jesteśmy w Austrii czy w Niemczech i podziwiamy miejscowości, jakie one są wszystkie ładne, poukładane i mają wszystkie takie same dachy. W tą samą stronę i taką samą wysokość i takie same kolory okien i takie same kominy i okapy, prawda? Czy my Polacy godzimy się na to? No nie godzimy się. Każdy chce mieć inną rezydencję, inny dom w innym stylu, w innym kierunku, najlepiej pod lasem. Jesteśmy bogatym krajem, bo prywatnego inwestora stać, ciągnąć wodę, gaz i prąd 2 kilometry pod las, żeby mieć ładny widok na całą wioskę. Więc jakby pokazuje tutaj, może trochę przewrotnie i tak, nie wiem, nie chcę powiedzieć złośliwie, no ale tak jakby staram się patrzeć obiektywnie z każdej strony. No kurczę, nie jesteśmy pokornym narodem, który chce mieć piękną, harmonijną zabudowę, na przykład taką samą w małej miejscowości z jedną dominantą w postaci kościoła w centrum. No kurczę, to nie leży w naszej naturze. A z drugiej strony widzimy te skrajnie tam ekstremalne lub niefajne przykłady zabudowy. Nie mówię tu konkretnie o tym, o tej szkole, do której zaraz się odniosę, tylko w ogóle no, ludziom się czasami coś nie podoba, ale jak my jesteśmy oryginalni i nietypowi, kurczę, jakoś tak łatwiej nam to przełknąć. Więc jakby pokazuje, że tutaj problem jest nie tylko taki, że ktoś jest zły. Trochę w ogóle w nas jest ten problem, nie? Nie sądzi pan, że coś tu jest na rzeczy? Zdecydowanie tak, zdecydowanie. Oczywiście, że tak. Teraz o tej łodzi. Dwa zdania i bardzo krótko. Ja nie znam historii tej działki. Może to był zwrot własności zabranej w okresie po II wojnie światowej. Nie wiem. Może to była zamiana gruntów za jakąś inną działkę. Ktoś dopełnił, a tutaj uzyskał, a szkoła była i tak niepotrzebna. Nie wiem tego. Nie ma tam planu miejscowego, w związku z czym, jak pan powiedział, deweloper wystąpił o warunki zabudowy. Gdyby ten plan był i wiadomo byłoby, że to jest teren na usługi publiczne przeznaczony na przykład na ośrodek zdrowia albo na szkołę, w ogóle nie byłoby być może tej sprzedaży. Więc tu wracamy do planu. Natomiast dlaczego miasto sprzedało? Może miasto już 10 lat temu podjęło taką decyzję, a ludzie nie wszyscy o tym pamiętają albo wiedzą. Może był przetarg i występowało 100 firm, a jedna wygrała za najwyższą cenę. Nie znam historii sprzedaży, natomiast rozumiem, że z punktu widzenia mieszkańca, który mieszka obok i nagle dowiaduje się, że tam była zieleń i szkoła i boisko, a nagle ma być blok, no to jemu się to nie podoba. Ale tutaj znowu, oczywiście, jeżeli to jest jakoś, no to jest jakby z jego punktu widzenia nielogiczne, ale z punktu widzenia, wie pan, tu znowu można by filozofować. Są jakby dwie koncepcje rozwoju miast. Jedna mówi o rozszerzaniu się zabudowy coraz bardziej na zewnątrz, ale na przykład na podstawie Krakowa można powiedzieć, że to rozszerzania się, czy Warszawy, rozszerzania się miasta coraz bardziej na zewnątrz powoduje, że trochę wymierają lub przesadzają się stali mieszkańcy w centrach. To też nie jest dobre, żeby w centrach były tylko knajpy i biurowce. Z drugiej strony mówi się o tym, żeby optymalizować zużycie wody, doprowadzenie prądu, długości dojazdów do pracy i w tym celu należy dogęszczać miasta i powodować, żeby one były coraz bardziej intensywne. No, gdzie nie spojrzymy na film science fiction pokazujący przyszłość na tej planecie, to budynki mają nie 10, nie 11, tylko chyba 111 lub więcej pięter. No, można by powiedzieć, poniekąd w tym kierunku to wszystko zmierza, no bo ilość, jak to ładnie kiedyś taki prosty właściciel gruntu ornego powiedział, on nie sprzeda działki, bo ilość ziemi na ziemi się nie zmienia, a ilość ludzi się zmienia, zwiększa. Więc jakby ta prosta logika pokazuje, kurczę, że może faktycznie te miasta będą albo powinny iść w górę.
Tu znowu nie czas i nie miejsce, żebyśmy to rozstrzygali. Ja tylko pokazuję, że ten pozornie oczywisty problem, ojej, zły deweloper wybudował, chce budować wielki budynek na działce, która była taka piękna i moje dziecko tam chodziło do szkoły. Może ta szkoła jest niepotrzebna, może miasto ma inne plany, może wybudowało szkołę gdzie indziej. Nie wiem tego wszystkiego, jakby w tej wypowiedzi ja nie chcę oceniać, bo nie znam. Chcę tylko pokazać słuchaczom, że jakby można do każdego problemu podejść z wielu różnych stron i jakby przeanalizować go należy wręcz z każdej możliwej strony, bo być może prawda nie ma jednego, a wiele oblicz, nie jest nic czarno-białe, może po prostu mamy do czynienia z różnymi odcieniami szarości. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Piotr Orzeszek, architekt, właściciel zarządzający Biura Architektonicznego Stwórz. Dzień dobry, dziękuję panie Piotrze za rozmowę. Mogę tylko dodać, że było mi bardzo mało i że biuro oraz ja mieścimy się na stałe w Krakowie. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Do usłyszenia w kolejny wtorek w ramach podcastu Czy masz świadomość w Tygodniku Spraw Obywatelskich. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!